Powiedz mi, Boguś, przyjechałeś tutaj do Łodzi, do twojej uczelni. Tu jest twoja świątynia, którą ukończyłeś. No mamy ją za plecami w tej chwili. Tak, właśnie, którą ukończyłeś. Tu chodziłeś ze swoimi przyjaciółmi, przyjaciółkami i w tej chwili masz tutaj przegląd swoich filmów. Nie mów nic o przyjaciółkach, bo dojdzie do żony. No postaram się, wiesz, być dyskretny pod tym względem. Zresztą nie tego, ale jest to wielka sprawa, bo w sercu twoim to jest to wielka radość i duże wspomnienia, powiedzmy. No, 4 lata to jednak się liczy. Tak. Jakiś tam sentyment do Łodzi pozostał oczywiście. Tak. Chciałem na wstępie cię zapytać, na czym, w jaki sposób doszedłeś do tego, żeby zrobić film o Jedwabnym. Ten właśnie końcowy twój film, po przeglądzie tego, co już widziałem i co jeszcze zobaczę, ten film twojego życia o Jedwabnym. Słuchaj, wszystkie filmy, które robiłem, a przecież to wynika z mojego rodowodu, jako syna oficera Legionów Wojska Polskiego i AK, zawsze broniłem tego, w czym wyrosłem. Wszystkie moje, prawie wszystkie filmy poświęciłem historii Polski, zwłaszcza, że przyszło mi żyć w czasach, no powiedzmy sobie, mówiliśmy o moich studiach. Ja studiowałem tutaj od roku 51 do 55 włącznie. Był to zenit stalinizmu. Czyli nie można było marzyć o tym, żeby realizować to, co człowiek nosił w sercu. To znaczy, no ja na przykład nosiłem w sercu Hubalczyków, Wańkowicza. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że taki film powstanie w tamtych warunkach, prawda? Więc byłem świadkiem tego, jak tak zwana szkoła szyderców pracowała nad tym, żeby odebrać Polakom poczucie godności i dumy z naszej postawy jako narodu w czasie II wojny światowej. A uważam, że jesteśmy unikalnym narodem, bo byliśmy pierwszym napadniętym, byliśmy najdłużej bijącym się. Taka wielka Francja, padła po 2 tygodniach. Myśmy się bronili jako regularne armie 5 tygodni, a dodając Hubala jeszcze 5 miesięcy. Myśmy byli tym narodem, który nigdy nie skapitulował. Myśmy byli narodem, który nie miał swojego quislinga, który by się podjął przy okupancie tworzenia jakiejś struktury polskiej, o czym zresztą Hitler marzył przecież. Myśmy byli jedynym narodem w Europie, który zorganizował, mimo zagrożenia śmiercią całych rodzin, zorganizował struktury do ratowania swoich współobywateli żydowskich. My, których się dzisiaj tak chętnie stara wpakować w jakieś antysemityzmy, myśmy właściwie byli jedynym narodem, który Żydów ratował. I za to nas spotyka kara. A stalinizm przecież polegał na tym, że żydokomuna niszczyła wszystko, co polskie. To była nagroda za te nasze wysiłki i za te tysiące Polaków, którzy stracili życie, ratując swoich współobywateli. Dzisiaj stalinizm wrócił, bo stalinizmem nazywam stały atak na polski patriotyzm. Stalinizmem nazywam atak na Kościół katolicki,
który przecież ma tak niezwykłe zasługi. Gdyby nie było kościoła katolickiego, nie wiem, czy byśmy mówili po polsku, bo w czasie zaborów było to jedyne miejsce, w którym można było bez narażenia się na jakiś tam Sybir, w którym można było mówić po polsku. Mówić i schować się do tak, niego. Tak. I był to jedyny azyl polskości przez długi czas. Stąd jest taka rola Kościoła, nie tylko jako religii, ale jako elementu narodotwórczego. I to wszystko jak gdyby wróciło. Ci sami szydercy dzisiaj robią filmy, robią spektakle teatralne, piszą, mają większość prasy w Polsce. Hasają sobie jak chcą po polskiej godności i po prawdzie historycznej. Dlatego postanowiłem zająć się czymś, co stało się ostatnio wyjątkowo perfidnym uderzeniem w naszą godność. To jest sprawa Jedwabnego. Ale nie chodzi tu o Jedwabne tylko. Były też Kielce, na przykład zorganizowane celowo przez NKWD i UB, po to, żeby upokorzyć Polaków, ale także oskarżyć AK, oskarżyć wszystko, co było przedwojenną Polską, już w roku 1946. W związku z czym dzisiaj, kiedy mamy niesłychanie fałszywe pokłosie, ohydne pokłosie, okropne. Na czym ten film jest oparty? Na czym jest oparta cała legenda? Na jednym ubeckim donosie pana Szmula Wassersteina, któremu kazano w 1946 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym, który przecież podlegał w tamtych czasach wiadomo komu, złożyć takie zeznanie, donos taki. I on wymyślił 1600 ofiar, nigdy nie było 1600 Żydów w Jedwabnem, bo było to miasteczko, w którym wprawdzie Żydzi stanowili blisko połowę, ale nie było dużo więcej niż 2000 w ogóle mieszkańców. A była to ziemia bardzo specjalna, była to ziemia, która w 1939 roku, już w październiku, potrafiła stworzyć 1000-osobowy oddział Armii Podziemnej. Najpierw ZWZ-u, później Armii Krajowej. Tak się dziwnie składa, że niemal wszyscy oskarżeni w stalinowskim procesie właśnie o współpracę z Niemcami w Jedwabnem, w mordowaniu Żydów w Jedwabnem, wszyscy byli w Armii Krajowej. Tak się składa. Tak się składa, że między innymi to będzie główny bohater naszego filmu. Rodzina taka, która była rodziną budowniczych kościoła, bardzo ściśle współpracujących z biskupem łomżyńskim, zresztą bardzo wyjątkową postacią, Stanisław Kostka Łukomski, który był jednocześnie pełnił funkcję sekretarza Episkopatu Polski. Znana postać historyczna. Tak, wspaniały człowiek, członek także podziemia naszego, organizacji podziemnych. I to nie jest przypadek, że ci sami budowniczowie kościoła, między innymi w Jedwabnem, byli budowniczymi bunkrów tego pasa obrony Wizny, którego bronił słynny kapitan Ragins, który rozerwał się granatem w momencie, kiedy musiał dać swoim żołnierzom, którym zabrakło już amunicji, a którzy zostali zaszantażowani tym, że zostaną rozstrzelani wszyscy jeńcy, którzy byli w rękach niemieckich, a naszych obrońców było 720 przeciwko 28 tysiącom Niemców. I nie jest rzeczą przypadku, że ta właśnie rodzina w całości, która nie była w wojsku, ale miała wojskowe etaty, i oni budowali te bunkry. I ich spotkało największe nieszczęście. Jak tylko weszli bolszewicy, natychmiast aresztowali ojca, synowie się ukryli. Torturowali go strasznie, wypuścili go z bezwładem nóg i tego. On też, próbowano go wrobić w oskarżenie o ten mord na Żydach.
Otóż prawda jest taka, że rzeczywiście... A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Co zrobili Niemcy natychmiast po wejściu na tę ziemię? Wymordowali, spalili 1000 Żydów w białostockiej synagodze. Przyjechał Himmler, nagradzał za to i ten sam Hitler wydał rozkazy do mordów w innych miasteczkach. Prawda? To były specjalne oddziały, Einsatzkommando się nazywały, w Polsce takich 8 działało, które były rekrutowane głównie z kryminalistów niemieckich, którzy byli, i to były oddziały do mordów na zapleczu frontu, czyli na już oswobodzonej ziemi. I teraz mogę powiedzieć jedno, że cała mistyfikacja na temat Jedwabnego, mówię mistyfikacja, co nie znaczy, że Żydzi nie zostali wymordowani. Zostali wymordowani przez to Einsatzkommando. Tylko, że Himmler wydał rozkaz, żeby maskować działania niemieckie, wciągając w to ludność polską. Żeby, jak gdyby można było tę ludność potem oskarżać. Pochować, tak. Wobec czego na czym polegała ich wina? I ciekawe, że sąd stalinowski w 1949 roku, który sądził i osądził, zarzucał im tylko współsprawstwo. A współsprawstwo polegało na tym, że Polacy zostali pod karabinami wygnani ze swoich domów i zmuszeni do pilnowania Żydów, żeby nie uciekali. Do eskortowania. I to jest prawda. To jest niewątpliwa prawda. Natomiast ja dzisiaj wiem, jestem po kilku miesiącach spędzonych w archiwach IPN-u białostockiego, aktach prokuratury, i wiem na pewno, że zostało zrobione wszystko, co możliwe. W ogóle myślę, że IPN w ogóle powstał, popatrz, Instytut Pamięci Narodowej, czyli, a była komisja do badania zbrodni na narodzie polskim, pierwsze co robi, wyciąga Jedwabne. Jak się stało, że Gross dostał dostęp do aktów, które bardzo długo nie były dostępne dla nikogo, dla żadnego naukowca? Jak to się stało? Otóż założenie było takie, żeby pokazać okupację niemiecką bez Niemców, że Polacy sami z własnego impulsu mordowali Żydów. A to jest potrzebne tym, którzy chcą te 65 miliardów wyciągnąć od Polski za odszkodowania, za zbrodnie Hitlera w Polsce. I ktoś musi ten temat podjąć, żeby powiedzieć to kłamstwo. Ale nie dlatego, żeby potrzebna była tylko polemika z tymi potwarcami, tylko żeby pokazać, że niezwykle patriotyczna ziemia została ukarana za swój patriotyzm. Przez niemiecką okupację, sowiecką okupację, i niestety współczesny stosunek do tej sprawy. Dlatego muszę, uważam to za misję mojego życia w tej chwili, zrobić obowiązek. Taki film. To jest twój obowiązek. Taki film. Nazwaliśmy go roboczo Obronić Prawdę. Niedawno wydałeś przecież moją książkę, która się nazywa Obronić Polskość, więc uważam to za drugi tom tej samej księgi. Wielkiej prawdy. Tak. Po prostu uważam, że muszę ten film zrobić. Czy mi się uda, nie wiem. Wystarczyłoby, żeby każdy Polak dał złotówkę. To jest przekonany. Film. Chcę ci trochę dodać. Dał mi ostrogę Antoni Krause, który już zaczął zdjęcia filmu na tej samej zasadzie społecznej zbiórki. Bo ja nie mogę liczyć na to, że pan minister, który już od wielu, wielu lat odmawia mi rozmowy, będzie wspomagał taki film, zwłaszcza, że on wspomaga raczej to, co Polsce pokazuje język. Tak.
Tak. Więc, a przynajmniej kulturze naszej narodowej, niewątpliwie. Co pokazuje język, co podważa jej kanony. Więc ja nie mogę liczyć na żadne wsparcie oficjalne, chyba że ten film już będzie tak bliski realizacji, że będzie wstydem się do niego nie dołożyć. Bardzo się cieszę na temat tego filmu o Jedwabnym i chciałbym... To nie będzie film o Jedwabnym. To będzie film o bardzo bohaterskiej, bardzo patriotycznej ziemi, ukaranej za swój patriotyzm przez obu okupantów i karany dzisiaj przez ludzi, którzy dokładają rękę w odbieraniu Polakom prawa do prawdy historycznej. I jeszcze płacenia za to, że po prostu bronili Polski, bronili... A doszliśmy do rzeczy strasznej, skoro w tej chwili w Niemczech kilkanaście milionów obejrzało serial o bandytach z AK i antysemityzmie Armii Krajowej niszczącej Żydów. No to jest koszmar. To jest koszmar. Że ja się tego doczekałem, że Niemcy będą tak bezczelni, że jeszcze niedawno, ja pamiętam, ja jako 12-letni chłopak byłem na obozie harcerskim w Szklarskiej Porębie, to się wtedy nazywało Schreiberhau, jeszcze białe poddańcze płachty wisiały na domach, ludzie chodzili z białymi opaskami. I ja pamiętam, jak ja szedłem, mały chłopak, tyle tylko, że miałem insygnia harcerza i wszyscy, którzy przechodzili, kłaniali mi się w pas. Ze starcami włącznie, co mnie strasznie zawstydzało. Jak oni potrafili się płaszczyć nawet przed dzieckiem zwycięzców. A co się stało dzisiaj? Bandyci z AK? I mój rząd milczy? I nie ma oficjalnych protestów? Jak to jest? To znaczy były tam, ambasador się coś wypowiedział, ale to powinno doprowadzić do naprawdę konsekwencji dyplomatycznych najwyższego stopnia. Oczywiście. I milczenie. Dlatego, że wszystko, co odbiera Polakom poczucie siły i godności, Polakom, narodowi, który już nie ma prawie swojej armii, bo mamy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, Nie obronilibyśmy prawdopodobnie jednego województwa, nie mamy swoich banków, nie nawet mamy jednego samolotu. Nie ma państwa polskiego w gruncie rzeczy poza aparatem represji, który może być użyty przeciwko buntującym się tłumom. Nie mamy żadnej siły. I pozwalamy jeszcze na takie kalumnie wobec nas. Tak. No ktoś musi zabrać na ten temat głos i tupnąć nogą. Jedwabny jest przykładem. Tak. I jeszcze Polacy nie dość, że narażali życie na obronę Żydów i chowanie ich, opiekowanie się nimi, to jeszcze dostali dostają tego typu. Ja nie wiem, skąd w Żydach, którzy mieszkali w Polsce i korzystali z niezwykłych przywilejów. W niektórych sprawach oni mieli większe możliwości, większe prawa niż obywatele polscy. Tak. Własne sądy, własne szkoły, no wszystko. Skąd w nich taka niechęć do polskiej państwowości, nawet która na się, terenie Dzierżoniowa i Wałbrzycha, która się objawiła wraz z pojawieniem się Armii Czerwonej na naszych terenach? Bo to był ten plan międzynarodówek, który już wtedy myślał o rozbijaniu państwa patriotycznego, katolickiego, likwidacji państw. Trocki przecież, który prowadził w 20 roku hordy bolszewickie na Polskę, powiedział: przyszedł czas skończyć z tą Europą narodów. Ma być jedno komunistyczne państwo. Dzisiaj ma być jedno globalistyczne państwo. No tak. To czym ta sytuacja się różni? Niczym. Boguś, chciałem jeszcze się ciebie zapytać, co ten film o Jedwabnym będzie niósł w sobie? Jakie... To znaczy on będzie...
On pokaże trochę sytuację przedwojenną, bo ta ziemia, Podlasie, przecież to była ziemia przygraniczna pomiędzy Sowietami a Prusami. Czyli ona była już w czasie przygotowań do wojny, była penetrowana przez dywersantów. Ale jednocześnie myśmy, nasz wywiad, nasza dwójka budowała też swoje struktury obronne na wypadek wojny. I my pokażemy tę właśnie sytuację, pokażemy wybuch wojny, bo tam była taka sytuacja, że najpierw to była okupacja niemiecka, bardzo krótka, ale pakt Ribbentrop-Mołotow i my pokażemy pakt Ribbentrop-Mołotow, jak powstaje i jakie są reakcje mocarstw na ten pakt. Bo prawda jest taka, że i Anglicy, i Amerykanie ten pakt znali. I to w parę godzin po jego podpisaniu. I nie uprzedzili nas nasi sojusznicy. To jest tym bardziej smutne. A oczywiście, my to pokażemy. No i okupację sowiecką i od razu pierwsze aresztowania w naszej rodzinie, naszych bohaterów filmowych. Ojciec, który od razu był tam katowany nieprawdopodobnie, a doniósł na niego ten sam autor tego donosu, na którym oparł Gross całą swoją książkę i opiera się całe to oskarżenie, gdzie się pokazywało Polaków, którzy obciętymi żydowskimi głowami grali w piłkę, topili kobiety żydowskie. Co prawda były to żony komisarzy sowieckich, które nie odjechały wraz z Armią Czerwoną. I tak dalej, i tak dalej. Więc my pokażemy początek okupacji sowieckiej. Zresztą jest bardzo ciekawa sprawa. Co prawda nie było to w Jedwabnem, ale było to niedaleko, bo była taka sytuacja, że była zbudowana brama triumfalna na powitanie Armii Czerwonej. No i część tych skomunizowanych Żydów młodych czekała tam już z czerwonymi opaskami i tak dalej. I nagle się pojawia na horyzoncie tuman kurzu. No więc oni już wyją z radości, a to się okazują być polscy ułani. I oni wypłazowali tych ludzi, którzy mieli witać Armię Czerwoną. A wiesz, kto to był? Hubal. Nieprawdopodobna sprawa. Autentyczna. I proszę ciebie, no więc pokażemy właśnie taką niezwykłą rolę. A co było bardzo ważne, już przed wojną, tuż przed wybuchem wojny, były przygotowane listy proskrypcyjne, zarówno przez niemiecką agenturę na tej ziemi, jak sowiecką agenturę. Niemiecką do wywózek do Niemiec i rozstrzeliwań i sowiecką do rozstrzeliwań i wywózki na Sybir. No i tam jeszcze była taka dosyć ciekawa historia, że a propos Pokłosia, była taka ciekawa historia, że wracali ludzie, którzy, bo nie wszyscy się zmieścili do transportu na Sybir i przekazano ich do więzienia. I teraz wchodzą Niemcy i wypuszczają sowieckich więźniów. Oni wracają do swoich domów, a w tych domach mieszkają już żydowscy komisarze. To jest a propos odpowiedź na Pokłosie, na to te niby rabunki. Oskarżenie o rabunki jest straszliwie fałszywe z jednego powodu. Dlatego, że mienie żydowskie należało do organizacji, na czele której stał Göring. I była to własność Rzeszy. I każdy, który zagiął palec na to mienie, był rozstrzelany. Bo okradał nie Żydów, tylko Rzeszę niemiecką. Więc taka była sytuacja. I była próba rabunku. Była taka mała grupka trzech braci i
jeszcze dwie osoby, którzy wyszli z więzienia polskiego, normalne rzeźmieszki, które rzeczywiście okradły Żydów, zostali rozstrzeleni przez Niemców pod samym Jadwabnem. Także to są oskarżenia niepoparte niczym dosłownie. Już nie mówię o tym, że... Ale poza tym byli Żydzi, którzy w ogóle nie poddali się temu, którzy tak samo to potępiali jak Polacy. I to tych też pokażemy. Jednym z bohaterów naszego filmu będzie naczelny rabin Wojska Polskiego, który zresztą zginął w Katyniu. Dwójkarz. W naszym filmie wystąpią i biskup Łukomski, i jego przyjaciele, którzy też biorą udział w tych przygotowaniach, że tak powiem, tej społeczności do wojny. I są to księża Wyszyński i Kolbe. To też będą bohaterowie tego filmu. W ogóle patrioci, ta, i w ogóle no. Wielcy ludzie, wielcy Polacy, wielcy. Po prostu nie tylko Polacy, ale i święci, prawda? Z tym, że bo wtedy obaj byli wydawcami. Jak tak. Wiesz, Kolbe wydawał Rycerza Niepokalanej, a nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywało pismo. Trochę zmęczony jestem, bo to trzeci mój wywiad dzisiaj. Też wydawał pismo takie Wyszyński? Katolickie, tak, tak. Musimy to... Ksiądz Wyszyński był kapelanem związków zawodowych. Tak, tak. Czyli on miał takie trochę socjalizujące spojrzenie. Jego słynne powiedzenie jest takie, że nie jest prawdą, że kapitalizm jest jedyną możliwością po socjalizmie. To jest jego słynne powiedzenie. On wcale nie kochał kapitalizmu. Nie, nie. Ale jest to wielki... Uważał, że kapitalizm to jest postawienie na ludzki egoizm, który niszczy więzi. Ja uważam, że jest wielkim nieporozumieniem, że nie staramy się o jego świętość dla niego po prostu. Że myślę, że powinien mieć to wcześniej niż ktoś inny. Tak. Jest to wielki człowiek, wielki Polak. Tak samo. No i będzie jednym z bohaterów naszych. Tak. To nie będzie film tam tylko o Polakach i Żydach. To będzie film o ziemi polskiej, a także o żydowskich obywatelach. Różnych bardzo. I akcje tych wszystkich wydarzeń po prostu, które się toczyły, które trwały w tym czasie. Film się zakończy. Nie, film się zacznie przemówieniem Kwaśniewskiego po ekshumacji.